nie jest pismo sensu stricto. Natomiast, proszę Państwa, po tamtej sesji zrobiłem jeszcze jedną analizę, ponieważ to rzeczywiście wzbudziło moje zainteresowanie, jak te flagi do nas trafiły i czy rzeczywiście nie było żadnego dokumentu w tej sprawie. No i w wyniku tejże analizy odnalazłem maila rzeczywiście, który został wydrukowany w sekretariacie i utknął jednego z naczelników. Ten naczelnik wkrótce akurat kończy mu się rozwiązanie umowy o pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj mam jeszcze Ryszard Figura. Proszę bardzo, pana sołtysa Ryszarda. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, koledzy, koleżanki, sołtysi. Pozwólcie, że pomimo tak późnej pory zajmę wam jeszcze chwilę. Przysłuchując się obradom dzisiejszej sesji, wynotowałem sobie tutaj kilka punktów, o których chciałbym tutaj powiedzieć. Sprawę flagi zostawię sobie na później, kolego Stanisławie. O tym mówiłem, wydawało mi się, że powiedziałem wyraźnie, dobitnie, ze szczegółami, jak to wyglądało. Nie dotarło to do ciebie. Będziemy później, za chwilę będę o tym mówił. Panie burmistrzu, ja miałbym taką prośbę, wniosek, żeby pan uczulił swoich odpowiedzialnych ludzi na to, by po usuniętych drzewach w mieście Byłżyce pozostałe pniaki były usunięte. Tak jak wygląda chodnik na ulicy Lubelskiej, no jest to troszeczkę niezbyt ładne i nie przysparza miastu pozytywnego wizerunku. Chciałbym teraz dwa słowa, ulica Szpitalna. Pańskie zamierzenia co do usprawnienia, udrożnienia tej ulicy Szpitalnej uważam za bardzo słuszne. Z tym, że do tego wszystkiego miałbym taką uwagę i prośbę zarazem, żeby pan rozważył, radni też, żebyśmy nad tym zastanowili, czy nie byłoby celowym wykonanie łącznika pomiędzy Zamkową a Łączną, nie pieszojezdnego, tylko dla ograniczonego niskiego tonażu pojazdów małych, odciąży to wówczas rynek z pojazdów osobowych, odciąży to rynek wówczas z ciągników rolniczych, które jeżdżą przez rynek z pługami, z bronami i tym samym stwarzają zagrożenie, jeżeli chodzi o przejazd przez miasto. Wracając do sprawy ulicy Ogrodowej. Nie wiem, czy Państwo wiecie o tym, na ulicy Ogrodowej, na tym odcinku, gdzie zostało wykonane utwardzenie, są wykonane dwa doły chłonne. Po co te doły chłonne są wykonane? Po to, żeby zbierać wodę spływającą z ulicy w czasie opadów deszczu. Chcę zwrócić uwagę na to, że te doły są niezabezpieczone w żaden sposób przed dostaniem się zwykłego gruntu, ziemi. I jeżeli to będzie dalej trwało, to nie będą doły chłonne, tylko napływająca woda z ziemią zamuleje i będzie trzeba od nowa wykonywać tego typu sposób zabezpieczenia wyłapania tej wody. Natomiast ta część, która nie została wykonana na ulicy Ogrodowej, no jest to troszeczkę dziwne takie, dlaczego to nie zostało zrobione, bo tam najwięcej ludzi mieszka, jeżeli chodzi o tę ulicę, ale prośba od mieszkańców, no ja pisałem i do burmistrza, i do przewodniczącego rady, nawet do całej rady, o wykonanie tego w jak najszybszym terminie, dlatego że ta woda spływająca z tego niewykonanego odcinka zamula ulicę Ewangelicką, ulicę później Spółdzielczą i dalej to płynie do ulicy Zamkowej i tym samym zamula kratę, która zbiera wodę na ulicy Zamkowej, na zakręcie powiedzmy i dalej jadąc tym ciekiem wodnym zamula rów, który odprowadza wodę do rzeki.
Ja o oczyszczeniu tego rowu, o zabezpieczeniu go w jakiś sposób, żeby ta woda mogła od niego odpływać i żeby ten rów no, miał przyzwoity wygląd, mówiłem co jakiś czas od 2008 roku do różnych tutaj burmistrzów, do różnych tutaj radnych. Odpowiedź miałem od jednego z zastępcy burmistrzów, że zajmie się tą sprawą, no mamy rok 19, to jest 10 lat i w tej kwestii nic się nie zrobiło. Tutaj prosiłbym również pana burmistrza o zwrócenie uwagi na tą sprawę. Osa. Proszę państwa, no jest to bardzo piękna rzecz, ta osa. Wspaniałe urządzenia. Tylko teraz zastanówmy się nad tym, czy miejsce to wcześniejsze przy tym zbiorniku jest bardzo celowe. Jeżeli popatrzymy na mieszkańców naszego miasta, którzy ewentualnie mogliby skorzystać z tych urządzeń, no to najwięcej jest ich na blokach. Jest ich na blokach. Ja nie mówię, żeby tego nie było w mieście, no ale w mieście, no ja raczej na drążek tam nie wskoczę. Pedałował też na rowerze nie będę. No jestem już w wieku takim, jakim jestem. Natomiast na blokach no jest masę młodych ludzi, którzy na pewno by bardziej z tego skorzystali jak mieszkańcy miasta. Proszę państwa, dalsza sprawa, o której chcę powiedzieć, to czy przy okazji jak to pan burmistrz mówił, przeglądu powiedzmy tych ulic Zamkowa, Tysiąclecia i tych innych, czy nie można byłoby panie burmistrzu sprawdzić, czy nie byłoby celowym wprowadzenie w centrum miasta płatnych parkingów? Czy nie byłoby celowym parkingu przy Krusie zabezpieczyć i ten parking, żeby służył tylko dla interesantów Krusu, Biura Pracy i Urzędu Miasta. Żeby tam samochód stał nie 3 godziny czy 12 godzin, tak jak niektórzy ludzie zostawiają, tylko żeby stał w określoną porę, w określonym czasie, tylko po to, żeby ten ktoś mógł załatwić swoje sprawy, czy w urzędzie jednym, drugim, czy trzecim. Można też na tym parkingu, byłoby tak jak jest na innych parkingach, nawet w Lublinie, że czasookres bardzo krótki i jest bezpłatny, jest za darmo. Natomiast to, co jest w rynku, to, co jest w pobliżu rynku, w tych wszystkich naszych uliczkach, no to niestety no, zakrywa troszeczkę na taki śmiech, no bo tam nie można przyjechać już żadnym samochodem, jeżeli samochód stoi przy samochodzie. Policja przyjeżdża bardzo rzadko, ale ja nie jestem zwolennikiem, żeby tutaj nasyłać policję i karać ludzi. Tylko żeby, no mówiąc wprost, mieszkańcy bloków nie przyjeżdżali do pracy samochodem w rynku. A takie przypadki są i ci ludzie blokują miejsca parkingowe. Także gdyby tu można było na to popatrzeć i się zastanowić, no może nawet popytać mieszkańców, wnosiłbym o to, żeby pan burmistrz tutaj taką sprawę przeanalizował. Panie burmistrzu, w miesiącu styczniu wnosiłem, prosiłem o to, by przemyślał pan sprawę dla sołtysów, radnych, poradników i gazet sołeckich. Jeżeli mógłby mi pan dzisiaj, ewentualnie na najbliższej sesji odpowiedzieć, jak pan to widzi, bardzo bym prosił. Bardzo bym prosił o to, bo też kilku moich sołtysów, kolegów pytało mnie, co z twoim pytaniem. Miałbym tutaj prośbę jeszcze do pani skarbnik, bo my jako sołtysi, roznosząc nakazy podatkowe, w wielu momentach spotykamy się z zarzutem od ludzi, a czego ty to nosisz, a nie robi tego poczta? Gdyby pani mogła przeprowadzić taką analizę, ile urząd zaoszczędził na tego typu zabiegach i ile urząd może zaoszczędzić jeszcze w przyszłości,
na przykład zlecając sołtysom roznoszenie innych dokumentów związanych z mieszkańcami, jak upomnienia, jak i wezwania. Ja uważam, że jeżeli ten sołtys z upomnieniem pójdzie do tego podatnika, wytłumaczy mu, powie w czym rzecz, to podatnik w wielu wypadkach postara się uzupełnić brakujące należności. Ja, ewentualnie sołtys może mu podpowiedzieć, w jaki sposób próbować można odroczyć te płatności, uniknąć tych płatności poprzez zwolnienie, poprzez udzielenie ulgi temu podatnikowi przez urząd. Także przy 11 tysiącach nakazów, wydaje mi się, że tą pracę, którą wykonują sołtysi, jest to praca gigantyczna i tutaj należałoby w jakiś sposób społeczeństwu poinformować, żeby się nie burzyli, że ten sołtys nie raz i trzy razy i pięć razy do tego domu zastuka. I niektórzy mówią, nachalny jesteś. Ja nie jestem aż tak nachalny, ale ja pracuję też na ciebie. Ja pracuję też na ciebie, żeby było większe zrozumienie wśród ludzi. Dalsza kwestia to jest, proszę Państwa, Panie Burmistrzu, naprawa chodników. Jak to wygląda? Jest to robione wyrywkowo, ale przy tym jest wykorzystywany w całości materiał stary, porozbiórkowy, jest ponownie kładziony. Część tego materiału jest przy tej rozbiórce zniszczona. Czy tutaj nie można byłoby uczulić wykonawców tych napraw, że jeżeli uszkodzi im się ta kostka jedna, dwie czy pięć, żeby to wymienili na nową, żeby nie zakładali z powrotem tego dziadostwa połamanego, poupanego, bo jest to bardzo nieładne, wręcz niebezpieczne, szczególnie dla kobiet chodzących w butach na obcasie, gdzie można się w takiej dziurze zahaczyć i będzie z tego tytułu problem. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu, nie tak dawno temu nasi dzielni druhowie z OSP Bełżyce zostali zaangażowani do usuwania gniazd wron, tych czarnych ptaków w parku. Było to w sobotę, w godzinach porannych. Przyjechały tutaj dwa wozy bojowe. Było chyba 6 lub 8 tych dzielnych druhów. Próbowali to robić wodą. Wzbudzało to ogólny śmiech, bo nie udawało im się, nie byli do tego zbyt przygotowani. Skończyło się to tym, że wycięli kilka gałęzi. Dobrze, że gałęzi, a nie drzew, bo jakby ktoś im poddał pomysł, że tnijcie park, to pewnie by wycięli, bo chodziło o usunięcie gniazd. Ale przy tym wszystkim, Panie Burmistrzu, to za takie akcje płaci społeczeństwo. Ja osobiście nie godzę się, żeby fundować taką rozrywkę strażakom z moich pieniędzy, z moich podatków. Można to zrobić w inny sposób. Wydaje mi się, że za tego typu niedogodności w parku powinien odpowiadać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To oni powinni dbać o ład, czystość w mieście. A nie zlecać tego komuś dodatkowo. Jaki skutek usunięcia tych 7 gniazd jest dzisiaj, to chyba widzimy, bo ja któregoś tutaj dnia stanąłem w parku, i przy 50 nowych gniazdach przestałem dalej liczyć. Proszę Państwa, miejcie świadomość, że w okresie, kiedy te ptaki zaczną żyć, w okresie, kiedy te ptaki będą miały małe, do parku trzeba będzie wchodzić z parasolem. Mało tego, te ptaki stwarzają zagrożenie epidemiologiczne dla dzieci bawiących się w tym piachu. To jest coś strasznego. Te ptaki mogą przynosić różne straszne choroby. Ten piach, odkąd została zbudowana ta piaskownica, nigdy nie był
według mojego oglądu. Badalne, sprawdzalne, czy tam nie ma jakichś drobnoustroi, a dzieci tam się bawią. Dodatkowo w tej chwili pta się te odchody, które będą zanieczyszczać park i ten piach, i alejki, i płoty, i ławki, i wszystko po kolei, i przechodniów, no na pewno nie będą dobrze świadczyły o powiedzmy gospodarzu tego parku. Chciałbym tu jeszcze zwrócić się z prośbą do kolegi Stanisława, koleżanki Reni. Nie mówcie w imieniu sołtysów, kochani, bo w moim imieniu nie mówicie. Mówcie w imieniu moich kolegów, kilku, tak jak ja mówię, w imieniu swoim, bo ja nie chcę, żebyście mówili coś, pod czym ja się nie podpisuję. Proszę Państwa, wrócę do sławnej flagi. Stasiu, czy przysporzyliście aplauzu, popularności gminie Bełżyce? No chyba nie. W Urzędzie Prezydenckim chyba po takim liście no mają jakiś niesmak. No nie powiem, że się mogło śmiać. No dobrze, że nie słyszą. Że nie słyszeli, a może i słyszeli o fujarach bełżyckich, bo jakby słyszeli o fujarach bełżyckich, to już by się pokładali pewnie ze śmiechu tam. Ja chcę przypomnieć tylko jedno, Stasiu. Jesteś sołtysem już bardzo dawno. Tak chwaliłeś byłego burmistrza Góry, mówiłeś, że to jest najlepszy burmistrz, jakiego znałeś. No, poseł Łopata pisał o nim diament wśród samorządowców. Ale to on nie dopilnował tej sprawy. To jego pracownicy roztrwonili te flagi, że nie powiem rozkradli. Ja w miesiącu styczniu powiedziałem wyraźnie, że 7 flag wziąłem od przewodniczącego Sieramowskiego. Nie Nie. Przepraszam, ja ci nie przeszkadzałem, wysłuchaj to, co mam tobie do powiedzenia. Bo ty zaczynasz się robić za mądry w pewnych momentach. Za mądry zaczynasz się robić. A z samorządem to masz tyle wspólnego, co ja z astronomią. Tak ci powiem, jeżeli zaczynasz w ten sposób jechać. Ale Stasiu, powiem ci jeszcze jedno. Że w miesiącu styczniu wytłumaczyłem, jak było z flagami. Ja przyznałem się, bo ja tych flag nie ukradłem. Ja rozdałem je kolegom. I koleżanko, nie będę mówił z imienia i z nazwiska, bo jest to do niczego niepotrzebne. Ale zapytałem cię, Stasiu, też, czy tak bardzo chcesz mieć tą flagę. Powiedziałeś tak. Wobec powyższego, Stasiu, ja zakupiłem flagę. Zaraz ci ją wręczę. Żebyś miał tą flagę, tylko żeby ona u ciebie wisiała. Żeby wisiała przed domem, żebyś się poczuł prawdziwym Polakiem, żebyś zaznaczył to miejsce, gdzie mieszka sołtys. Tyle, co chciałem powiedzieć Państwu. Nie chciałem nikogo w swojej wypowiedzi urazić, ani obrazić. Jeżeli ktoś to odebrał nie tak z góry, przepraszam. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Stasiu, za moment wręczę Ci flagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj muszę stanąć w obronie pana Ryszarda. Figury no, nie ukradł żadnych flag. Niestety zastaliśmy 6 flag i tyle było wszystkiego. No to nie nasza wina, że flag nie było. No, przykro nam. Proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Korzystając z okazji, że Bełżycę odwiedziła Pani Beata Mazurek, miałam przyjemność rozmowy z panią minister. W związku z tym, z tej rozmowy wynikło coś przyjemnego dla miasta Bełżyc, nie tylko takie negatywne rzeczy, jak pan sołtys tutaj opowiadał. Dostałam osobiste zaproszenie do Sejmu od pani Beaty Mazurek wraz z całym stowarzyszeniem. Stokrotki i oczywiście myślę, że zaproszę nie tylko Stokrotki do Warszawy, ale oczywiście i panie radne i państwo, jeśli ktoś będzie chętny. Także myślę, że może od pani Mazurek przywiozę kilka flag w prezencie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo na przyszłość. Zapraszam jako przewodniczący rady na takie msze, gdzie przyjeżdżają no, po prostu znani ludzie i odbywają się naprawdę takie uroczystości patriotyczne, historyczne. Także się wyrażam. Ksiądz zgłosił to na kazaniu, no, ogólnie był ten temat znany. Pan Adam Anasiewicz, proszę, niech pan zabierze głos jeszcze. Ja już tak króciutko, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja tutaj do pana sołtysa też chciałem powiedzieć, bo on myślę, że o tym nie wie, że ta strefa aktywności jest na blokach. Jest zlokalizowana przy szkole przy ulicy Kopernika i tam pan burmistrz nas informował, że ma być umowa, już prawdopodobnie była na etapie podpisywania, także tamta część miasta ma siłownię i tam już ćwiczą. Ale pan burmistrz tutaj nam mówił, że będzie miał to, natomiast to jeszcze taką radę, bo pan mówił o tych ściągalnościach podatków i tak dalej, no to taka rada wydaje mi się dla pana burmistrza, jako że tam w tych sferach się obracam, wydaje mi się, że dobre by było wyposażenie sołtysów w terminale, dlatego że pieniążki na kontach by się pojawiały błyskawicznie, sołtysi nie ryzykowaliby życiem chodząc z taką dużą, z takim dużym workiem pieniędzy. Terminale można dzierżawić od banku, to zależy z którym pan burmistrz podpisze umowę i na jakich zasadach. I wydaje mi się, że to będzie szybki przepływ gotówki. Sołtysi też będą tak jakby bezpieczniejsi, bo jeżeli ich napadną, to ukradną im tylko terminal, który niewiele tam powiedzmy jest ubezpieczony i niewiele będzie kosztował. Tak? A tutaj potem jest jakiś problem, że pieniążków nie ma, policja i tak dalej. Także tak bym radził jako radny. Tak jest. Dziękuję. No, daję głos teraz panu burmistrzowi. Dziękuję panu Adamowi. Szanowni państwo, ja oczywiście jestem od tego, żeby odpowiadać na pytania, jak się pojawiają. Muszę kontynuować. Proszę państwa, tu odniosę się szybciutko do pewnego.